Będzie dużo wspomnień i jak przypada na jubileuszowy 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki, będzie sporo takich koncertów przekrojowych, czyli pojawią się największe przeboje znane, popularne wśród publiczności. Będą przypomniane na pewno postaci, artyści, którzy stali się ikonami Opolskiego Festiwalu, ale nie zabraknie również koncertu debiuty, więc będziemy mogli posłuchać debiutantów. Będą również utwory premierowe, które po raz pierwszy zostaną zaprezentowane właśnie na deskach Opolskiego Amfiteatru. W mieście będzie wiele projektów jeszcze przed festiwalem, w trakcie Dni Opola, w naszych miejskich instytucjach, chociażby w Muzeum Polskiej Piosenki. Będą spacery, wycieczki śladami opolskich festiwali po mieście. Będą przypomniane w formie koncertów okołofestiwalowych największe postaci związane z Polskim Festiwalem. Będą nowe gwiazdy w Alei Gwiazd Polskiej Piosenki i mural Zbigniewa Wodeckiego, który pojawi się na ścianie jednej z kamienic przy Placu Świętego Sebastiana. My się tutaj wspólnie oczywiście z naszymi miejskimi instytucjami kultury bardzo mocno już przygotowujemy do wszystkich wydarzeń. Rozpoczynamy już Dniami Opola, które również będą się odbywały pod hasłem jubileuszu festiwalu. Będzie dużo wydarzeń wspomnieniowych, ale także przypominających właśnie ważne postaci związane z polską piosenką. Między innymi przygotowujemy ciekawy projekt nawiązujący do Agnieszki Osieckiej, do jej postaci i twórczości, a także związany z Grzegorzem Ciechowskim, z Republiką, ale również z wieloma innymi postaciami, zespołami. Mnóstwo wystaw plenerowych oraz wewnątrz, które będą nawiązywały również do piosenki, do naszej opolskiej tradycji festiwalowych, a także mnóstwo koncertów, wydarzeń, między innymi nasze koncerty promenadowe w lipcu i w sierpniu będą również związane z postaciami festiwalowymi, z muzyką prezentowaną na KFPP. Żyjemy tymi wydarzeniami okołofestiwalowymi tak naprawdę już od ubiegłego roku, ale myślę, że 5 z nich jest takich najważniejszych, które chcemy zaoferować opolskim i oczywiście nie tylko odbiorcom. Pierwszym jest wystawa czasowa, która zostanie otwarta w przestrzeni Muzeum Polskiej Piosenki już 11 maja. 60 razy Opole, Festiwal Legenda, i na tej wystawie będziemy prezentowali kostiumy, bilety, pamiątki, czyli to, co mamy w naszych magazynach, a czego nie można zobaczyć na naszej ekspozycji stałej. Kolejną rzeczą jest konferencja naukowa Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu, muzyka, słowa, konteksty. Będzie można posłuchać wykładów, referatów dotyczących Krajowego Festiwalu, ale z perspektywy osób też niezwiązanych z Opolem. Początek czerwca, wystawa tym razem plenerowa, słynna opolska publiczność, mam nadzieję, że sprawi wiele frajdy, i już w czasie samego festiwalu Kawiarenki z Gwiazdami, 9 w tym roku edycja, organizowana jak co roku razem z TVP Rozrywka. To jest wydarzenie, które budzi ogromne emocje, wiele radości, bardzo dużo wywiadów z artystami, wiele materiałów archiwalnych, bardzo zawsze duże wzruszenie i publiczności, i też artystów, którzy przychodzą tak naprawdę wypowiadać się w ramach Kawiarenki z Gwiazdami. Jest to na pewno jedna z ważniejszych imprez kulturalnych w ogóle w Polsce. 60 lat to już jest taki wiek dojrzały bardzo. Bardzo ważne wydarzenie także dla kultury, ale także dla nas, dla Opolan przede wszystkim. Jest to coś, czego jesteśmy po prostu sławni w całej Polsce. Myślę, że jest to też okazja do tego, żeby podsumować te 60 lat, pochylić się nad tymi wszystkimi artystami wspaniałymi polskimi, którzy przewijali się przez deski naszego amfiteatru. A praktycznie każda gwiazda, która w Polsce zaistniała w okresie tych 60 lat, gościła na tych deskach. Więc jest co świętować, jest co sobie przypominać i podkreślać rangę tego wydarzenia.